Moim i Państwa gościem jest burmistrz Ustronia Przemysław Korcz. Dzień dobry Panie Burmistrzu. Dzień dobry Pani. Dzień dobry Państwu. Panie Burmistrzu, proszę o takie krótkie podsumowanie roku 2020 pod względem inwestycji. Co udało się zrealizować, czego nie udało się zrealizować? No bo pewnie pandemia wpłynęła na wiele inwestycji. Wpłynęła, natomiast ja muszę przyznać, że to co zakładaliśmy, wszystkie duże inwestycje wykonaliśmy. Mówię tu choćby o tej już znanej prawie w całym województwie ścieżce rowerowej w kierunku Wisły, czyli naszych bulwarach nadwiślanych, pięknie urządzonych, duża inwestycja. Natomiast udało nam się skończyć wszystkie inwestycje termomodernizacyjne na szkołach i przedszkolach. To działanie przez ostatnie 3 lata na prawie 8 milionów złotych. Oprócz tego wykonaliśmy remonty kilku ważnych arterii komunikacyjnych w mieście. No i wiele drobnych inwestycji, takie, które zawsze się dzieją, więc jesteśmy zadowoleni. Nie wszystko udało się skończyć. Ale pod względem inwestycyjnym uważam ten rok, pomimo pandemii, za udany. A czego w takim razie nie udało się zrealizować? No bo z pewnością pandemia pokrzyżowała tutaj jakieś plany. Nie udało nam się zrealizować kilku termomodernizacji obiektów komunalnych, między innymi budynek Przydaszyńskiego 54, z racji nieuzyskania dofinansowania. Ale mam dobrą informację, w zeszłym tygodniu podpisaliśmy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska umowę na dofinansowanie w wysokości 1 000 000 zł do tej inwestycji, która będzie ruszała w tym roku. Także to nie jest zaniechanie, tylko przesunięcie o jakiś czas. To przejdźmy już do tych planów inwestycyjnych na ten rok, rok 2021. Zawsze ważna pozycja, no to drogi. Ile miasto Ustroń w tym roku przeznacza na drogi? No i które z tych ważniejszych doczekają się remontu? No to będzie tutaj zależało też od pewnego rodzaju dofinansowań. Mamy w kolejce ulicę Bładnicką, na którą liczymy na dofinansowanie ze środków zewnętrznych w granicach inwestycja około 2,5 do 3 miliona złotych. Mamy wspólną z powiatem inwestycję, na którą miasto Ustroń czeka od 10 lat. To jest ulica Lipowska w kierunku gminy Brenna i to jest inwestycja na 4,5 miliona złotych. Oczywiście wspólnie z powiatem, więc jeżeli tą drogę udałoby się nam wykonać, bylibyśmy bardzo zadowoleni, a wszystko wskazuje, że być może się uda tą inwestycję rozpocząć. Ona jest przygotowana planistycznie, ma pozwolenia na budowę, także mam nadzieję, że uda nam się spiąć to finansowanie i ją wykonać w tym roku. To są ważne inwestycje w mieście. Oczywiście mniejsze drogi, na przykład na Równicę, kilometr odcinka będziemy robić. No i tutaj w centrum miasta również kilka takich mniejszych dróg będziemy remontować bądź przebudowywać. Natomiast ulica Lipowska jest dla nas priorytetowa na ten rok. A jaki jest stan dróg na terenie Ustronia? Tak pytam o to dlatego, bo też zawsze są pieniądze przeznaczane na projekty techniczne, żeby już planować kolejne Oczywiście. Inwestycje. Jak to wygląda na chwilę obecną? Znaczy, nie wiem, czy będę obiektywny, natomiast no, w ciągu ostatnich kilku lat udało nam się wykonać wiele arterii drogowych. Wspomnę choćby o 3 etapach ulicy Szpitalnej, czyli obwodnicy Zawodzia, o ulicy Źródlannej, o ulicy Fabrycznej, która czekała na swoją realizację, o ulicy Lipowej. I robimy te inwestycje w różnych dzielnicach, nie tylko w jednym miejscu, czyli równoważymy ten rozwój infrastruktury komunikacyjnej. Ja uważam, że stan głównych dróg w Ustroniu jest przynajmniej dobry, jeśli nie w niektórych miejscach bardzo dobry. Oczywiście są miejsca, gdzie trzeba wykonać, takie miejsca zawsze będą, ale wykonaliśmy prawie 9 modernizacji malutkich osiedlowych uliczek też jeszcze końcem zeszłego roku. No to też jest ważne, też sporo pieniędzy na nakładki. Dokładnie. Mhm. No, zawsze mamy w budżecie przewidziane. Jest to też uzależnione od tego, jaka jest zima, tak? Bo jeżeli jest ciężka albo śnieżna, no to wtedy te środki potem na nakładki topnieją, bo trzeba je przeznaczać na odśnieżanie. Panie Burmistrzu, ja zwróciłam uwagę w budżecie na taką pozycję cyfrowy Ustroń. Proszę nam coś więcej powiedzieć na ten temat. Ponad 3 miliony złotych. Tak, to jest zadanie, które trwa już no, też od 2,5 roku przynajmniej, jeśli nie od 3 lat. Jest to taka wspólna platforma, która będzie zawierała wiele aplikacji, które będą ułatwiały komunikację mieszkańca z Urzędem Miasta, ale nie tylko. I w ramach tej platformy mamy już wdrożonych kilka aplikacji, na przykład e-cmentarz, e-śmieci i wiele takich innych mniejszych, które ułatwiają obsługę jakby klienta. Do tego dochodzi cyfrowy Ustroń, czyli cyfryzacja zasobów archiwalnych
nie tylko miasta, ale różnych miejskich instytucji. I do tego dochodzi taka platforma e-tablice, gdzie będziemy właśnie w tym roku, myślę, do końca lutego mieli zamontowanych na Ustroniu 10 tablic teleinformacyjnych w każdej dzielnicy, które będą nie tylko takim naszym interfejsem do komunikacji z mieszkańcami typu alerty, informacje, ale również miejscem, na którym będziemy mogli ciekawe jakieś informacje o danej dzielnicy prezentować turystom. I oczywiście jeszcze wiele innych aplikacji, między innymi jesteśmy po wykonaniu w zeszłym roku nowej serwerowni za prawie 600 tysięcy złotych, która będzie stanowiła podbudowę do realizowanej dalej w etapach całej platformy monitoringu w mieście Ustroń, którego nie ma od jakiegoś czasu, a chcemy go do końca tej kadencji wprowadzić na terenie całego miasta. No to ja myślę, że teraz już też możemy tutaj wspomnieć o turystyce, wspomnieć, czy nawet troszeczkę więcej czasu poświęcimy tutaj dzisiaj turystyce. Zanim zapytam o te zaplanowane inwestycje związane z całą tą infrastrukturą i około turystyczną i turystyką, jak wygląda sytuacja na chwilę obecną w Ustroniu? Jak przedsiębiorcy podchodzą do tematu tutaj pandemii, lockdownu, no i jakie wsparcie mają te najbardziej dotknięte branże, jeżeli chodzi właśnie o turystykę? Jeżeli mówimy o tym temacie, to zawsze przypominam o tym, że Ustroń, i tu nie, żebym się chwalił, ale był pierwszą w zasadzie i jedyną gminą, która w zeszłym roku dokonała zwolnień podatkowych dla branż dotkniętych lockdownem na blisko 1 000 000 zł. Skutki finansowe tych zwolnień zeszłorocznych będziemy jeszcze odczuwali w tym roku i w następnym, tak, bo wnioski mogą być dalej składane, więc żadna gmina w zeszłym roku tego nie zrobiła aż w takim zakresie, tym bardziej, że rząd nie oferował żadnej pomocy dla samorządów, które tego typu działania przeprowadziły. W tym roku pojawiły się dwa programy, jedno to jest wsparcie dla gmin górskich, rządowy program, a drugi program marszałkowski, wsparcie dla gmin turystycznych województwa śląskiego. I w obydwu tych programach będziemy aplikować o środki, czy już złożyliśmy nawet aplikacje, i połączone są te środki z właśnie procesem przekazywania jakby pomocy dla gestorów przez samorząd właśnie w postaci zwolnień. I również w tym roku będziemy dokonywać takich zwolnień, przygotowujemy uchwały. Musimy to dobrze przemyśleć, ponieważ nie jest to prosty proces. Większość gmin na powiecie cieszyńskim albo tych, które już przyjęły te uchwały, albo też się przymierzają, jest to dla nich nowość. My mamy to już przepracowane na roku ubiegłym i wiemy, jakich uniknąć błędów w tego typu jakby skomplikowanym procesie. Środki, które pozyskamy, oczywiście w ramach tych rządowych bądź wojewódzkich programów pomocowych, które przekażemy też częściowo mieszkańcom w formie zwolnień, przeznaczymy na inwestycje. I to muszą być inwestycje okołoturystyczne bądź turystyczne, związane z poprawą czy odbudową ruchu turystycznego po pandemii. Przedsiębiorcy się zwracają bezpośrednio do pana. Do mnie bezpośrednio, oczywiście w formie pism, natomiast są wnioski składane do Wydziału Podatkowego i one, jeżeli podlegają pod uchwałę, to idą z automatu, że tak powiem. A jeżeli pod ordynację podatkową, bo są to branże, które nie były objęte uchwałami zwalniającymi, no wtedy burmistrz podejmuje indywidualne decyzje na podstawie kondycji finansowej konkretnej firmy. A jak wygląda sytuacja obecna, już tutaj pytałam o to, na chwilę obecną w Ustroniu. Wisła się otwiera, Ustroń się otwiera? Ustroń się nigdy nie zamykał, tak? Na turystów, więc się nie ma co otwierać, tak? Więc my przyjmowaliśmy turystów cały czas. Wspomnę tylko, że nasza kolej linowa Czantoria działała bez przerwy przez cały rok pandemiczny i działa do dnia dzisiejszego. Jest to taka trochę przewrotna odpowiedź, bo wiemy, o co chodzi, tak? Chodzi o stoki narciarskie. Przepisy mamy takie, jakie mamy. Nie jest rolą burmistrza interpretowanie przepisów prawnych obowiązujących w Polsce. Natomiast wiemy, że przedsiębiorcy na pewno nie mają łatwo. I ja to rozumiem, wszystkiego rodzaju trudności, lockdowny, z jakimi się borykają. I staramy się, tak jak mówię, w miarę możliwości pomagać, czy to przez te zwolnienia, czy przez ulgi na dzierżawach, na obiektach miejskich, tak, które również poczyniliśmy duże zwolnienia, prawie 70% mniejsze były te dzierżawy. Nie pobieraliśmy opłat z parkingów, tak, żeby również zachęcać ci, którzy potencjalnie mają do Ustronia przyjechać,
i wspomóc przez to naszych lokalnych przedsiębiorców. Także na pewno jest ciężko, ale myślę, że wszyscy patrzą pozytywnie w przyszłość, mimo wszystko czekając już na to, co się wydarzy w najbliższych dniach. A ja uważam, że rząd podejmie jakieś rozwiązania systemowe, które umożliwią, tak jak to mamy dzisiaj już przykład w galeriach, czy w muzeach, czy powiedzmy w galeriach handlowych, więc będą, wydaje mi się, te decyzje zapadały, ponieważ nie przystają one do dzisiejszej rzeczywistości i też oczekiwań branży turystycznej. No to może teraz przejdźmy już właśnie do tych inwestycji. Na jakie inwestycje warto zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o turystykę, jeżeli chodzi o tą infrastrukturę okołoturystyczną w tym roku? Ja zwróciłam uwagę na ścieżki rowerowe. Ścieżki rowerowe, tak, czyli w ramach chyba najlepiej ocenianego w zeszłym roku projektu turystycznego województwa śląskiego, w którym Ustroń jest liderem z Wisłą i z Brenną. To jest ścieżka turystyczna, rowerowa oczywiście, łącząca te trzy gminy, Wisłę, Ustroń i Brenną, czyli w Ustroniu będą te odcinki włączone, które już mamy wykonane, ale też nowe. Mamy całą rewitalizację Jaszowca, która trwa już też od półtorej roku, czyli rewitalizacja ścieżek, tras w Jaszowcu, potoków starych, bardzo ładnie wykonanych, kiedyś w latach 70., jeszcze wcześniej. To są takie, powiedzmy, piesze i rowerowe inwestycje liniowe, tak to nazwijmy. Natomiast mamy w planie wykonanie tężni solankowej, która będzie znajdowała się w parku kuracyjnym koło amfiteatru i ma to na celu rozciągnięcie tej strefy uzdrowiskowej z dzielnicy Zawodzie również na Śródmieście. Jest to ważna inwestycja. Nasza spółka planuje inwestycje, czyli ścieżkę w koronach drzew, słoneczne tarasy na Czantorii. To jest bardzo duża i ważna dla nas inwestycja. Projekt ma być gotowy do końca tego roku, tak, panie? Projekt ma być gotowy i mamy nadzieję, że jeśli pojawią się środki, a mają pojawić się w ramach budżetu Unii Europejskiej, są one przewidziane na rozwój uzdrowisk w Europie, w tym w Polsce, dedykowane dla miejscowości uzdrowiskowych. Mamy nadzieję o nie aplikować, być może pod kątem tej inwestycji. Również składaliśmy już aplikacje w ramach programów tarcz dla samorządów na rewitalizację stawu kajakowego, która też będzie nas kosztowała ładnych kilka milionów i czekamy teraz na rozstrzygnięcia tych wszystkich konkursów. Modernizacja sceny na rynku. Tak, również dokończenie oczywiście tej modernizacji, czyli położenie dachu szklannego. Na to mamy oczywiście środki w budżecie, to jest ze środków własnych realizowane. Dom Kultury Prażakówka, który zarządza amfiteatrem, również ma przewidziane w budżecie modernizację na tym obiekcie, między innymi duża i ciekawa, myślę, nawet wizualnie inwestycja dla turystów, ale mieszkańców, czyli czyszczenie tego dużego parasolowego dachu nad amfiteatrem. Wróćmy jeszcze może do tej tężni miejskiej. Kiedy ta tężnia, kiedy prace ewentualnie miałoby się rozpocząć? Pozwolenie na budowę na dniach mamy otrzymać i na dofinansowanie tej inwestycji złożyliśmy wniosek w ramach właśnie tego projektu marszałkowskiego dla gmin turystycznych województwa śląskiego, gdzie rozliczenie jest do końca listopada tego roku, więc realizacja musi się zmieścić w tym terminie, abyśmy go mogli rozliczyć. Panie burmistrzu, zmieńmy temat. Baza oświatowa. Jak wygląda tutaj sytuacja? Jakie plany, jakie remonty? No i cały czas termomodernizacja tych wszystkich obiektów. No. Plany już trwają, tak jak mówiłem, czy te inwestycje od 3 lat i to jest nie tylko sama termomodernizacja, czy remonty w salach, tak, czy wymiana okien i elewacji, ale jest to połączone z instalacją na większości z tych obiektów odnawialnych źródeł energii. I są to ogniwa fotowoltaiczne, są to pompy ciepła lub w różnych konglomeracjach, że tak powiem, obydwie te inwestycje. Dlatego, że Ustroń stawia od początku tej kadencji na ekologię i wszystkie obiekty miejskie już za niedługo będą dostosowane do tych wszystkich zaostrzających się, powiedzmy, wymogów energetycznych i z tego się powodu bardzo cieszę. Więc to jest taka inwestycja w bazę oświatową. Natomiast mogę tu wspomnieć może w dwóch zdaniach, bo jest to dosyć gorący w Ustroniu temat, tworzenie zespołów szkolno-przedszkolnych, tak? O tym się mówi. My spotykamy się bądź to indywidualnie z poszczególnymi radami rodziców.
bądź robimy telekonferencje dla wszystkich zainteresowanych przedstawicieli rad rodziców, oczywiście dyrekcji, nauczycieli, radnych, związków zawodowych, gdzie przy pomocy ekspertów z Ministerstwa Edukacji Narodowej tłumaczymy, na czym to ma polegać, ponieważ dezinformacja jest duża. Najczęściej pojawiają się obawy o to, że burmistrz czy Rada Miasta będą likwidowały jakieś placówki. Powtarzam otwarcie jak mantrę. Nie likwidujemy żadnej placówki oświatowej na terenie miasta Ustroń. Tworzymy jedynie zespoły dla sprawnej organizacji tą bazą oświatową. Jest to optymalizacja systemu edukacyjnego w Ustroniu, a nie likwidacja. I z badań czy z praktyki w Polsce, gdzie w większości gmin te zespoły funkcjonują, jest to korzystniejsze, co najważniejsze dla dziecka. Poza tym idzie dodatkowy pieniądz wyciągnięty z części organizacyjnej, który może być przekazany na tą część edukacyjną, czyli na dodatkowe godziny. I to jest clue tego programu. Nie zwalnianie osób, nie oszczędności, o których też się mówi, one są ważne. Tylko te oszczędności nie są dla oszczędności, tylko dlatego, aby pieniądz był kanalizowany w systemie oświatowym lepiej. Czyli mniej na administrację, więcej na edukację. Panie burmistrzu, i na koniec, no trochę właśnie o ekologii jeszcze, jakieś zadania, które tutaj Ustroń podejmuje w tym zakresie, w zakresie ochrony środowiska? Podejmujemy dużo zadań, aczkolwiek borykamy się z takimi zadaniami, które gdzieś zostały nam wrzucone, powiem brzydko, czy podrzucone. Mówię tutaj o odpadach niebezpiecznych, które również na terenie gminy Ustroń znalazły się w dwóch lokalizacjach. Jest to bardzo duży problem. Oczywiście ekologiczny, ale finansowy dla samorządu, który zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce musi na własny koszt zutylizować te odpady, mimo tego, że nie jest ani właścicielem terenu, na którym te odpady się znajdują, ani nie jest właścicielem samych odpadów. I to są kwoty idące w miliony złotych. I to jest duży problem. Natomiast wprowadziliśmy na grudniowej sesji bardzo ciekawy, myślę, program elektromobilności gminy Ustroń. Przy współpracy z Politechniką Krakowską został on przez Radę Miasta przyjęty i pokazuje on kierunki elektromobilnego rozwoju Ustronia, czyli proekologicznego. Oczywiście trudna sytuacja finansowa, natomiast zrąb i podstawę do rozwoju komunikacji na terenie miasta Ustroń mamy przygotowaną. To jest taki jeden obszar i oczywiście drugi obszar to obszar czystego powietrza, w którym Ustroń od wielu lat, że tak powiem, się angażuje dosyć mocno, myślę. W tym roku mamy znów w planie wymienić około 100 palenisk na terenie miasta Ustroń. Mamy zdiagnozowaną prawie w całości bazę palenisk na terenie naszej gminy. Było to w ramach programu ZONE, to był nasz wkład do tego krajowego programu pilotażowego. A w czwartek, czyli za dwa dni, podpisujemy z naszym partnerem społecznym, czyli z Fundacją Oddychaj Beskidami i z Politechniką Opolską, podpisujemy takie trójstronne porozumienie o współpracy w celu lepszej implementacji programu Czyste Powietrze na terenie miasta Ustroń, czyli żeby mieszkańcy łatwiej mogli aplikować o środki pomocowe, które rząd przeznacza na ten cel przy pomocy czynnika poza, że tak powiem, samorządowego. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję pani, dziękuję państwu. Moim państwa gościem był burmistrz Ustronia Przemysław Kocz.